witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, jak podkreślam Państwu i sobie też, że ta serdeczność w tym czasie, kiedy ten program jest nagrywany, czy w tych czasach, kiedy te programy są nagrywane, ta serdeczność właśnie podwójna z tej racji, że ja inaczej nie potrafię, jak tylko serdecznie, a po drugie, że jest wciąż jeszcze miesiąc czerwiec, a jak wiemy, miesiąc czerwiec to jest miesiąc serca. Oczywiście miesiąc serca Jezusowego, które jak wiemy zostało przebite z miłości do każdej i każdego z nas. Dlatego ta wasza serdeczność całomiesięczna jest serdecznością, która wypływa z serca Jezusowego i ta serdeczność Chrystusowa uczy nas serdeczności ludzkiej. My na co dzień, proszę Państwa, mamy problem z serdecznością. Oczywiście my mamy serca, my wiemy o tym tylko w sensie biologicznym, ale mamy serca w takim sensie symbolicznym, duchowym, że te serca potrafią kochać, że te serca potrafią być miękkie, cudowne, ale że też potrafią być z kamienia, że potrafią nienawidzieć, że potrafią nawet niszczyć. Dlatego też myśląc o sercu, myślimy tylko i wyłącznie o sercu w takim pozytywnym wydaniu, a takie pozytywne wydanie serca ludzkiego tylko może być wtedy, kiedy jest zanurzone w sercu Jezusa, kiedy to serce Jezusa otacza nas, ludzi serca, i właśnie to otoczenie owocuje tym, że stajemy się, jak to się mówi, ludźmi bardziej serdecznymi, nie tylko dla siebie, a dla swoich bliskich, dla otoczenia, dla rodziny, po prostu dla społeczności, w której żyjemy. I kochani, tej serdeczności naprawdę jeszcze raz podkreślam sobie, bardzo serdecznie życzmy. Jeżeli chodzi o dzisiejszą datę, to jak wiemy, jest to 16 dzień czerwca. Dzisiaj, proszę Państwa, obchodzą imieniny dwie panie. Obchodzi imieniny pani Alina i pani Aneta. Kłaniam się bardzo nisko. Solenizantkom życzę, drogie panie, żebyście były szczęśliwe, żebyście były nie tylko kochane, ale żebyście też kochały, żeby wasza miłość zawsze była miłością pełną serca, tego serca kobiecego, tego serca ludzkiego, tego serca ukształtowanego na kształt serca Jezusowego, żeby to były wasze serca, sercami pełnymi miłości, tej miłości małżeńskiej, miłości ludzkiej, miłości kobiecej, a nade wszystko miłości przebaczającej. Proszę Państwa, 16 dzień czerwca to jest już 11 niedziela zwykła i właśnie ta niedziela zwykła jest dla nas dzisiaj, proszę Państwa, okazją do spotkania po raz ostatni w tym sezonie roku szkolnego 2023-2024. Wkrótce się rozstaniemy, w zasadzie już dzisiaj się rozstajemy, dzisiaj już mówię, do widzenia Państwu po wakacjach, jak to tutaj niektórzy potrafią wierszem mówić, na przykład pan redaktor, pan Maciej. Ja też niniejszym właśnie włączam się w tego rodzaju retorykę i mówię, papa, do zobaczenia za miesiące dwa, prawda? Jest tak nadzieja, dokładnie za 72 dni, bo tyle będą właśnie trwały te wakacje, które już rozpoczniemy w tym roku. No właśnie, przepraszam, w tym roku też, ale w tym miesiącu, a więc w miesiącu czerwcu. Dokładnie będzie to w najbliższy piątek, 21 czerwca. Będzie to, proszę Państwa, data bardzo ważna, bowiem będzie to ostatni dzień wiosny i pierwszy dzień lata, zatem rozpoczniemy nową porę roku, ale też będzie to ostatni dzień roku szkolnego i początek wakacji. Tych wakacji, które rozpoczniemy, tych wakacji, które rozpoczną zwłaszcza dzieci, młodzież, nauczyciele, wychowawcy, a w jaki sposób także rodzice. Wszystkim, którzy wakacje rozpoczną, życzę, żeby to były wakacje szczęśliwe, cudowne, udane i żeby to były też wakacje zasłużone na taki odpoczynek. Oczywiście one będą, myślę, że one są, bowiem te świadectwa, które otrzymacie, czy drogie dzieci, czy droga młodzieży, na pewno będą świadectwami cudownymi, które pozwolą na to, że przejdziecie, czy tam jak to się mówi, znajdziecie się w następnej klasie po wakacjach, bądź też ukończycie szkołę, czy podstawową, czy szkołę średnią. Wszystkiego najlepszego na czas wakacji. Pamiętajcie też, wszyscy pamiętajmy, że wakacje to czas od dzwonka na lekcje, czas od dzwonka na przerwę, czas od tego, żeby dostać jakąś tam ocenę, mało czy dużo, dwóje, czy piątkę, czy jedynkę, czy szóstkę, ale nie ma, kochani, wakacji od tego, żeby być grzecznym człowiekiem, nie ma wakacji od tego, żeby być dobrym człowiekiem, nie ma wakacji od niedzielnej mszy świętej, dla nas ludzi wierzących, dla nas ludzi chrześcijan, nie ma wakacji od pacierza rano czy wieczorem, nie ma wakacji od tego, żeby pracować nad sobą, bo jeżeli my zrobimy tego rodzaju wakacje, tego rodzaju zadań, czy tego rodzaju obowiązków, to oczywiście z nami może być bardzo, naprawdę bardzo marnie. Dlatego też, kochani, życzę, żeby to były wakacje,
które polegają na odpoczynku, na wolności od książki, od lekcji i różnych innych obowiązków, które żeście, drodzy Państwo, czy drogie dzieci, czy droga młodzieży, wykonywali w szkole. Oczywiście życzę też, żeby czas wakacji był czasem, który pozwoli na to, żeby poznać nowych ludzi, żeby poznać nowe piękne krajobrazy, nasze kochane Suwalszczyznę, nasze kochane strony, które są tak naprawdę bardzo bogate w różnego rodzaju przeżycia estetyczne. Tyle właśnie tych pięknych okolic i w Suwałkach, i wokół Suwałk, czy z jednej, czy z drugiej, czy z trzeciej, czy z czwartej strony. Poznawajmy te właśnie strony i pamiętajmy, jest to przysłowie: cudze chwalicie, a swojego nie znacie. Najpierw poznajmy swoje, on jest naprawdę bardzo cudowny. Zachęcam do poznawania krajobrazu, do zachęcania innych też, a jednocześnie do zachwycania się tym krajobrazem i w ten sposób do bardziej zakochania się w Bogu, który jest autorem tego wszystkiego. Poza tym, proszę Państwa, od dzisiaj, za tydzień dokładnie, będzie to 3 czerwca i będzie to już pierwsza niedziela wakacyjna, drugi dzień wakacji, a jednocześnie to będzie Dzień Ojca, dlatego też kłaniam się wszystkim ojcom. Bardzo serdecznie, drodzy ojcowie, pozdrawiam Was i życzę, żeby Wasze ojcostwo było cudownym ojcostwem, żebyście byli zakochani w swoich dzieciach, a Wasze dzieci, żeby były zakochane w Was jako ojcach. I pamiętajcie, że mamy takiego wszyscy cudownego Ojca, do którego zwracamy się w tej pięknej, cudownej, myślę, że codziennej modlitwie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, właśnie zwracajmy się do Niego, módlmy się do Niego, wszyscy módlmy się, a szczególnie Wy ojcowie, żeby ten Ojciec niebieski, żeby ten Ojciec, Bóg Ojciec, był dla Was wzorem niedościgłym, ale żeby był takim wzorem, w kierunku którego idziecie i którym się zachwycacie i który jest dla Was naprawdę takim opiekunem, a jednocześnie orędownikiem i wspomożycielem Waszego ojcostwa, żeby Wasze ojcostwo było zawsze ojcostwem szczęśliwym. Tego naprawdę bardzo, ale to naprawdę bardzo serdecznie życzę. Poza tym, drodzy Państwo, jeszcze raz wracam do wakacji, żeby to był, jak powiedziałem, czas cudowny i żeby to był czas błogosławiony i bezpieczny. Bezpieczny. Uważajmy nad wodą, uważajmy w wodzie, na ulicy, na chodniku, na przejściach, na przyjazdach, bo pamiętajcie to przysłowie, wszyscy pamiętajmy, szczerzonego Pan Bóg szczerze. I kochani, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, na zakończenie naszego spotkania przedwakacyjnego wszystkim składam najlepsze jeszcze raz życzenia i udzielam też Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję bardzo serdecznie, naprawdę dziękuję. Pa, pa, pa. Do zobaczenia za miesiąc. Zostańcie z Bogiem. Pozdrawiam.